Od soboty cała Polska w strefie żółtej, powiat szydłowiecki jako jeden z 38 w strefie czerwonej. Nie doszło do bezpośredniego narażenia utraty życia lub zdrowia dwuletniego Kacpra, wynika z opinii biegłego psychologa i psychiatry. Poznaliśmy zwycięskie projekty w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Katarzyna Kurek, witam i zapraszam na informacje w czwartek 8 października. Rekordy zakażeń koronawirusem w Polsce padają dzień za dniem. W czwartek stwierdzono o ponad 1000 przypadków więcej niż w środę. Rząd wprowadził zmiany, które zaczną obowiązywać nas już od soboty. 8 października padł rekord zakażeń, 4280 przypadków, blisko 600 na samym Mazowszu. W tej sytuacji rząd wprowadził nowe obostrzenia. Od najbliższej soboty 10 października cała Polska będzie znajdowała się w strefie żółtej. To oznacza m.in., że obowiązek zasłaniania ust i nosa będzie obowiązywał również na wolnym powietrzu. Limit osób biorących udział w przyjęciach okolicznościowych i zgromadzeniach wyniesie 75, a w strefie czerwonej 50. Obowiązkowo też każdy, kto nie nosi maseczki, będzie musiał na żądanie policji lub straży gminnej okazać zaświadczenie lekarskie lub inny dokument, który potwierdzi jego niepełnosprawność. Obserwujemy pewnego rodzaju zmęczenie epidemią. Obserwujemy także tendencje do traktowania zaleceń epidemiologicznych w sposób ułomny. To przynosi bardzo złe efekty. Czyli rozumiem, że możemy się spodziewać jeszcze większych, kolejnych rekordów zachorowań? Naturalnie. W samym Radomiu i powiecie w ciągu ostatniej doby koronawirusa stwierdzono u 40 osób, a 90 objęto kwarantanną domową. Jeden przypadek stwierdzono u pracownika delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu. Wszyscy pracownicy przeszli na pracę zdalną, a budynek został zdezynfekowany. Wśród 38 miast i powiatów, które od soboty znajdą się w strefie czerwonej, jest powiat szydłowiecki. Będzie obowiązywać tam m.in. zakaz organizowania kongresów i targów, wydarzeń kulturalnych i sportowych z udziałem publiczności, a także ograniczenia na basenach, siłowniach i w kinach. W kościołach wierni będą mogli wypełnić 50% świątyni z obowiązkiem zakrywania nosa i ust. W Sądzie Okręgowym w Radomiu odbyła się kolejna rozprawa apelacyjna od wyroku skazującego dla dwóch mężczyzn, którzy w maju 2018 roku dla zabawy zamknęli w pralce dwuletniego chłopca. Z opinii uzupełniającej biegłego psychiatry i psychologa wynika, że nie doszło do bezpośredniego narażenia na utratę życia lub zdrowia. Wyrok w tej sprawie zapadnie 22 października. W czerwcu Sąd Okręgowy w Radomiu zdecydował, że przed wydaniem prawomocnego wyroku konieczne jest wezwanie biegłych psychologów i odebranie od nich ustnych opinii uzupełniających. W sierpniu odbyła się rozprawa z udziałem biegłych, ale wyrok nie zapadł. W trakcie rozprawy 8 października tego roku sędzia Adam Kawczyński stwierdził, że z opinii uzupełniającej zespołu biegłych psychologa i psychiatry wynika, że zdarzenie, które jest przedmiotem postępowania, czyli umieszczenie chłopca w pralce, nie stanowiło bezpośredniego zagrożenia dla życia bądź zdrowia tego dziecka. Przypomnijmy, że w maju 2018 roku partner matki dziecka Tomasz K. włożył chłopca na około 9 sekund do pralki automatycznej, a Adam B. nagrał w tym czasie filmik telefonem komórkowym. W listopadzie ubiegłego roku Sąd Rejonowy w Radomiu skazał w tej sprawie partnera matki dziecka 23-letniego Tomasza K. na 1,5 roku więzienia, a Adama B. na rok. Od wyroku odwołała się prokuratura, która uznała, że wymierzone kary są niewspółmiernie niskie w stosunku do przewinienia. Obrońcy Tomasza K. oraz Adama B. odwołali się od wyroku skazującego ich na kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Apelację złożył także prokurator, który uznał kary 1,5 roku więzienia dla Tomasza K. i roku dla Adama B. za niewspółmiernie niskie w stosunku do popełnionego przez nich czynu. W trakcie rozprawy 8 października tego roku wyrok nie zapadł. Sędzia odroczył jego wydanie do 22 października. Poznaliśmy projekty, które w przyszłym roku będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Tym razem radomianie zdecydowali, że wykonane zostaną aż 53 działania. W głosowaniu wzięło udział ponad 13,5 tysiąca osób.
Głosowanie nad przyszłorocznym budżetem obywatelskim trwało od 31 sierpnia do 20 września. Radomianie wybierali spośród 207 projektów, które przeszły przez etap weryfikacji. Głosować można było przez internet bądź w jednym z 5 stacjonarnych punktów, ale większość z ponad 13,5 tysiąca głosów zostało oddanych w formie elektronicznej. Wprowadzamy rok po roku kolejne ułatwienia w tym systemie do głosowania i to przynosi efekty. Dzisiaj w tej sytuacji związanej z pandemią to było najlepsze rozwiązanie dla wszystkich, którzy są zainteresowani głosowaniem. Po zliczeniu oddanych głosów okazało się, że w przyszłym roku realizowane będą aż 53 projekty, w tym 41 projektów do 50 tysięcy złotych, a tylko jeden powyżej 400 tysięcy. W uchwale Rady Miejskiej są progi, które te projekty muszą osiągnąć. Dla projektów większych to jest 9% z wszystkich oddanych głosów, a dla tych mniejszych projektów do 50 tysięcy to 3%. I tak w tym roku się złożyło, że te progi osiągnęły przede wszystkim te małe projekty. Wśród zwycięskich projektów znalazło się chociażby Akademia Bezpiecznej Jazdy Co za Jazda. Jest kilka innych projektów turystycznych. Znajdą się również fundusze na budowę nowych ścieżek rowerowych, remonty chodników, ale również na inne działania. Jest też na przykład mural, reprodukcja dzieła Jacka Malczewskiego w rozmiarze XXL. To będzie na pewno rewelacyjnie wyglądało. Pojawiły się już wizualizacje w internecie. To naprawdę, naprawdę duży, fajny krok, jeśli chodzi o promowanie sztuki w mieście. Są też takie małe, lokalne, jeśli chodzi o zagospodarowanie przestrzeni, ale też ekologiczne. Jeżyki będą walczyć z komarami, będą to robić skutecznie dzięki temu, że będą miały więcej butek lęgowych. Zwycięskie projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku, choć jak zapewnia Mateusz Tyczyński, przy niektórych projektach rozpoczęły się już prace związane z kompletowaniem dokumentacji. W Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu odbyła się inauguracja projektu Radomska Akademia Dyrektora, doskonalącego kompetencje dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli. Osoba, która ma ogrom cierpliwości, osoba, która potrafi słuchać i rozmawiać również. Takimi przymiotami, zdaniem dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego w Czarnolesie, powinien odznaczać się dyrektor placówki oświatowej. Bycie dyrektorem nie jest prostą sprawą. Od takiej osoby wymaga się zaangażowania, ale również umiejętności radzenia sobie w trudnych i nieprzewidywalnych sytuacjach. Dlatego Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli postanowiło wyjść do dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli z cyklem szkoleń doskonalających kompetencje w pracy na stanowiskach kierowniczych. Moim skromnym zdaniem wszystko właściwie, co jest do poprawienia, to są kompetencje miękkie. To jest podstawa, czyli umiejętność świetnej. Dyrektor musi być świetny komunikacyjnie, czyli musi mieć takie kompetencje, żeby umiał rozwiązywać różne sytuacje. Jak podkreśla Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia, teraz przed nauczycielami i dyrektorami stoi wiele wyzwań, również związanych z epidemiami koronawirusa, która dosyć mocno uderzyła w szkolnictwo. Z całą pewnością pandemia, oprócz tych negatywnych, namacalnych skutków, które odczuwamy na co dzień, dała taki impuls do przejścia z formy tradycyjnej, jeżeli chodzi o proces kształcenia i proces dydaktyczny, na formę zdalną. Tutaj wszyscy musimy być na to przygotowani, musimy być wyposażeni w jak najlepszą wiedzę w tym zakresie i oczywiście za tym idzie w infrastrukturę, która będzie podążała za tymi kompetencjami nauczycieli i dyrektorów, właśnie jeżeli chodzi o system kształcenia zdalnego. Dla dyrektorów placówek była to przede wszystkim doskonała okazja do wymiany doświadczeń. Jak mówi dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego w Czarnolesie, przed dyrektorami teraz dużo wyzwań, jak chociażby walka ze skutkami nauczania zdalnego. Efekty nauczania zdalnego, które właśnie odbywało się od, można by powiedzieć, kwietnia do czerwca, teraz widzimy. I trzeba przyznać, że nie tylko uczniowie mają przeogromne problemy z taką właściwą komunikacją, z właściwą, że tak powiem, z właściwymi relacjami na lekcjach, na przerwach, ale również i kadra pedagogiczna też. Jednak to nauczanie zdalne, dobrze, że ono było, ale według mnie, no niestety, nie do końca według mnie się sprawdziło. Grywalizacja w nowoczesnym zarządzaniu, aktywne słuchanie podstawą budowania pozytywnych relacji, a także dylemat lidera, przemoc czy partnerstwo – to tematy inauguracyjnego spotkania Radomskiej Akademii Dyrektorów. To już wszystko w tym wydaniu informacji. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na sport i pogodę. Do zobaczenia.